Witam wszystkich serdecznie. Ja jestem Werbel, a dzisiaj omówimy sobie nowy event, który właśnie pojawił się na serwerach testowych, czyli Chasmic Altar. Od razu jednak na samym początku może powiem, że będą to raczej takie ogólne zasady. Postaram się troszkę rozjaśnić, jak to w ogóle będzie działało. Następnie omówimy sobie umiejętności bossa i pokażemy jedną przykładową walkę. Dobrze wiecie, przynajmniej jeżeli oglądacie mnie dłużej, że jak już taki event z bossem pojawia się na serwerach głównych, to ja wtedy pokazuję swoje drużyny lub drużynę, a przy okazji drużyny znajomych i drużyny członków gildii. Czyli to będą takie podstawy, takie ogólne omówienie. Czyli po wejściu w event zobaczymy coś takiego. Mamy tutaj bossa pożeracza, który był wspomniany w patch notesach. W sumie ten event był wspomniany, a nie boss, ale mniejsza o to. Także mamy tutaj tabelę prowadzących, także można trafić do rankingu serwerowego, do rankingu ogólnego wszystkich serwerów, także można naprawdę stać się sławnym. Do zdobycia, z tego co widzę, tutaj mamy jakąś ramkę i tutaj chyba jakąś odznakę, albo tak mi się wydaje. No mniejsza o to, to raczej dla kolekcjonerów. My się zajmiemy opisem tutaj zasad, pierw ogólnych, później zasad bossa, no i później jego omówienie. Także pożeracz napada na Esperię, Arden nawołuje wszystkie żyjące istoty do walki z nim, także mniejsza o to. Życie pożeracza będzie zdeterminowane na podstawie wszystkich aktywnych graczy na wszystkich serwerach, czyli im więcej osób jest aktywnych, tym więcej życia ma pożerać. I to oczywiście może mieć plusy, może mieć też minusy, bo przypominam, że nie każdy aktywny gracz będzie się w ten event bawił. No i wtedy gracze aktywni, którzy będą się w ten event bawili, będą musieli nadrabiać za te osoby, które ten event oleją. Także ja bym to zrobił na zasadzie jakiejś innej, że aktywne osoby to takie, które chociaż raz zaatakują tego bossa, ale mniejsza o to. Przypominam, że w tej grze jest dużo takich, że tak powiem, szaleńców, którzy robią szalone wyniki po prostu, bo dużo płacą często, więc oni pewnie nadrobią bez problemu za te osoby niegrające. Gracze mogą oczyścić uszkodzone altary za pomocą atakowania Devourera, czyli pożeracza. Czyli to jest pożeracz, ten nasz bossik, i on wokół siebie ma 5 altarów. Za oczyszczanie ich otrzymamy redukcję trudności na kampanii, tak? Także przede wszystkim, żeby oczyścić te altary, musimy zadać odpowiednią ilość obrażeń, czyli 20, 40, 60, 80 i 100%. Czyli na przykład, żeby oczyścić ten altar, musimy wszyscy, w sumie my wszyscy, zadać 20% obrażeń, tutaj 40, 60, 80 oraz 100%. Tak, także to jest dosyć proste. Zadajemy obrażenia, oczyszczamy te altary, no i w sumie tyle. Następnie, oczyszczając te uszkodzone altary, to nam w ten sposób pomaga zmniejszyć trudność na kampaniach, na wszystkich serwerach, poprzez nadanie graczom mocy oczyszczającej. Gracze mogą zdobyć moc oczyszczającą za pomocą oczyszczania altarów, czyli ołtarzy. Czyli oczyszczając te ołtarze, będziemy dostawali moc oczyszczającą, która pozwoli nam zmniejszyć trudność na kampanii. Troszkę to jest wszystko pogmatwane, ale myślę, że ogólnie to będzie dosyć proste. Wcale nie będzie takie skomplikowane, tylko tak brzmi. Za pomocą oczyszczającej mocy poziomy przeciwników na kampanii mogą zostać zmniejszone w zależności od tego, ilu graczy ukończyło dany etap. Przynajmniej ja to tak rozumiem, bo dalsza część właśnie o tym wspomina. Czyli im więcej graczy ukończy dany etap, tym bardziej ten etap będzie miał zmniejszoną trudność. Czyli domyślam się, że to będzie działało w ten sposób, że im więcej osób ukończy na przykład rozdział 36, tym łatwiejszy ten rozdział 36 będzie dla pozostałych graczy. Czyli no zwłaszcza nowi gracze na tym bardzo, bardzo skorzystają. Tak, te rozdziały początkowe są dosyć proste. No dzięki temu będą jeszcze prostsze. No na przykład na zmniejszenie trudności na takim rozdziale 40 nie ma na co liczyć, przynajmniej na razie. Ale dużo osób na pewno z tego skorzysta. Tak do 35 rozdziału zwłaszcza bym powiedział, bo raczej dużo osób
ogromnej ilości osób powyżej 30, powiedzmy 6 nie ma raczej, przynajmniej nie z Polski. Jest kilka osób na 36 w Polsce, co jest oczywiście bardzo, bardzo fajne. Także następnie. Obrażenia zadane pożeraczowi zostaną zamienione na punkty wkładu, które będą dopisane do tabeli wyników. Czyli zadając mu obrażenia, zdobywamy punkty i te punkty to są po prostu tutaj pokazane. Czyli im więcej punktów zdobędziemy, tym wyżej będziemy w rankingu. No i na koniec gracze, którzy będą atakowali pożeracza, będą zdobywali różne nagrody w zależności od tego, jak wysoko znajdą się w rankingu i ile punktów zdobędą. Czyli być może będą lepsze nagrody za wyższy ranking, co by było w sumie fajne, bo byłaby to taka dodatkowa motywacja, żeby się w ten event pobawić. No dobra. Tym się zajmiemy za chwilę, bo mamy tutaj jeszcze takie małe wyjaśnienie, o co chodzi z tym bossem w ogóle, takie małe zasady. Tutaj postaram się raczej szybko, czyli troszkę pewnie będę pomijał. Mamy tak, bohaterowie zachowają swoją klasę wzniosłości, a poziom każdego bohatera jest ustawiony na 240, no i to można zwiększać za pomocą kryształu rezonansu. To zawsze było, jest i pewnie będzie w różnych eventach. Podczas wydarzenia cały sprzęt bohatera, również surowe elementy, to mityczny T1 i zawiera bonusy frakcyjne, ale nie jest wzmocniony. Jeśli bohater używa już mitycznego sprzętu T3, jego premie bohatera nadal obowiązują. Czyli taki mały bonusik dla graczy, którzy mają T3. I teraz tak. Podczas trwania eventu wszystkie przedmioty sygnowane, gałęzie dury, czyli efekty z gałęzi dury, oraz wszystkie efekty mebli zostaną zachowane. Tak, czyli zachowujemy wszystkie te trzy rzeczy, nie ma problemu. Nie będą jednak aktywne artefakty oraz żadne bonusy z Unii. No i to już mieliśmy, czyli życie jest zależne od aktywnych graczy. Oprócz swoich umiejętności, pożeracz ma też efekty, które powodują, że za każdym razem, gdy traci 25% życia, no to one się jakoś tam aktywują. Zazwyczaj się to kojarzy z takim jakby efektem berserka, czyli wpadania w szał, czyli prawdopodobnie im więcej życia straci, tym trudniej będzie z nim walczyć. Następnie, gracze mogą atakować pożeracza za darmo 5 razy dziennie, no i oczywiście mogą dokupić dodatkowe wejściówki za diamenty. Jedno wejście będzie używane za każdym razem, gdy gracz rozpocznie walkę, czyli jeżeli wejdziemy i wyjdziemy, to nadal tracimy wejściówkę. No i oczywiście najwyższy wynik danego dnia będzie dodany do tablicy wyników, czyli tak jak na Spaczonym Królestwie chociażby, tutaj zasady są mniej więcej takie same. No i tutaj można oczyszczać te ołtarze, co już było omawiane. Także zajmiemy się szybko umiejętnościami. Wyżeranie umysłu. Bardziej będziemy się w to zagłębiać, jak już wyjdzie na serwery główne. To jest tylko takie szybkie omówienie. Zadaję obrażenia trzem postaciom z najmniejszą ilością życia, a dodatkowo nakłada na nich efekt niepoczytalności. Efekt niepoczytalności może zostać odparty i jest na to 10% szansy i za każde 20% życia, które posiada postać, szansa na oparcie się wzrasta o 3%, czyli w sumie 10% jest podstawowe i 3 razy 5, bo 100% życia jest maksymalnie, to mamy 25% maksymalnie na odparcie tego efektu. Wijące się macki. Goldos, czyli to chyba tak się nazywa ten pożeracz, wysuwa na pole bitwy dwie macki, tutaj oczywiście błąd, które można atakować oraz kontrolować. Kontrolować, czyli coś ciekawego. Macki mogą zadawać wrogom obrażenia. Jeśli dana macka wyczerpie 500 punktów swojej własnej energii, po bliskich wrogów zostanie wymierzona jedna warstwa obłędu. Psychoza. Wrogowie zadają 12% mniej obrażeń pożeraczowi, może tak będę go nazywał, na każdą jedną warstwę obłędu, która na nich wpływa. Kiedy na wroga oddziałuje 5 warstw obłędu, przechodzi on na stronę swojego przeciwnika i walczy dla pożeracza aż do końca bitwy. Czyli może kontrolować nasze postacie,
prawdopodobnie jak nie uporamy się dostatecznie szybko z mackami. Ancient Reckoning, czyli im więcej obrażeń zadamy pożeraczowi, tym bardziej on będzie wzmacniał swój efekt obniżenia obrażeń, tak? Czyli nie będziemy przez całą walkę zadawali miliony obrażeń, tylko z czasem te obrażenia będą słabły. No i to jest dosyć ciekawe, czyli obrażenia, które otrzymuje pożeracz od postaci bazujących na inteligencji, zostają zmniejszone o 80%. No tak troszkę to brzmi jak anti-Ains, bym powiedział, szczerze mówiąc, bo on tam będzie przywoływał te macki. No i taki Ains prawdopodobnie szybko by się z nimi uporał, czy taka Szemira. No a tak, niestety. Także dobra, zrobimy sobie jakąś taką przykładową walkę. Tak jak mówię, na serwerach głównych postaram się w to bardziej zagłębić i wtedy zrobimy sobie jakieś poradniki. Teraz chcę tylko po prostu zobaczyć, jak to wygląda, żeby też film nie był za długi, także damy tutaj byle co. Przede wszystkim mamy dwie drużyny na tym bossie. No i zobaczymy, jak to działa. Także Szemira odpada, Ains odpada. Wiele innych fajnych postaci też odpada. Ale kto wie, może jakiś Izolt, jakaś Lukrecja? Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Coś świeże dopiero wyszło. Ja to nagrywam dosłownie jakieś pół godziny chyba po wyjściu. Także nawet nie miałem za bardzo czasu się w to zagłębić. Także na razie walka wygląda spokojnie, jak na poziom moich postaci. Nie mam praktycznie nic powznoszone. Te staki u góry prawdopodobnie to jest ten efekt niepoczytalności, czyli jak będzie 5 staków, to wtedy chyba on przejmie kontrolę nad nimi, tak? Nacisnąć na to się nie da. Lucius ma już 4 staki, więc zaraz się przekonamy, chyba że walka się wcześniej skończy. Są te macki. Dobra, widzicie, Lucius został przejęty i został unicestwiony od razu. Także teraz jest druga drużyna, która pewnie zginie w trakcie. No zdecydowanie zada tutaj mniej obrażeń. Także będzie można się w to pobawić. Będzie można się pobawić właśnie w układanie drużyn. To jest bardzo fajne i postaram się po wyjściu na serwery główne wrzucić jakiś filmik z takimi proponowanymi przeze mnie drużynami i postaram się też pokazać drużyny innych osób, jeżeli się w ogóle da, bo w sumie nie zwróciłem uwagi. Także co my tutaj dostaniemy? Czyli mniej więcej działa to z tego, co widzę, tak jak Spaczone Królestwo, czyli pokazuje nam, ile obrażeń musimy zadać, żeby wskoczyć na wyższą rangę. Ja tutaj zdobyłem pioniera. Czyli continue. Tu mam jeszcze jakieś nagrody. Aha, czyli takie nagrody otrzymam na tej randze. Czyli będzie złoto, doświadczenie, esencje. No i przy okazji jeden zwój bohatera. To jest fajne. No i jeżeli pójdziemy wyżej, to te nagrody będą rosły. Pytanie, czy będą rosły też te nagrody na końcu, czyli zwoje, czy tylko złoto, no i ogólnie surowce, nie? Także całkiem fajnie. No nie będę się już w to zagłębiał tutaj. I myślę, że na głównym serwerze dużo wyższą rangę będę w stanie zrobić. I nie przejmujcie się tym, że jest tutaj 0%, to jest serwer testowy. Na leśnej wyprawie też na początku ten cały pasek ledwo się ruszał, a później bez problemu nagle wyskoczył w kosmos i wszyscy sobie prawdopodobnie skórkę do skriata odebrali. Także ja wam dziękuję. Tak jak mówiłem, to są tylko podstawy. Jak już się po to pojawi na serwerach głównych, to postaram się zrobić taki bardziej złożony poradnik. Pokażę jakieś drużyny. Pokażę tam inne drużyny też, innych osób. No postaram się w to troszkę bardziej zagłębić. Po prostu potrzebuję do tego czasu, którego teraz nie miałem. Ja wam dziękuję. Życzę wam miłego weekendu, w sumie miłej niedzieli. No i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.